Tłuszczu, witam Szanowną Radę, witam Panu Burmistrzu, witam Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Obsługę Prawną, witam Radnych Powiatu Burmistrzu, Panią Magdalenę Stupenek i Pana Tomasza Czarnogórskiego. Nie widzę więcej. Witam sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, dyrektorów placówek oświatowych, witam pracowników urzędu, przede wszystkim mieszkańców. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Pierwsze otwarcie obrad, punkt drugi, sprawozdanie działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja burmistrza w Tłuszczu z analizy oświadczeń majątkowych. Punkt piąty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu z analizy oświadczeń majątkowych. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2018, w sprawie zmiany uchwały nr 24345/2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lat 2018-2033, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok, w sprawie zmiany uchwały nr 9/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 26 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Tłuszcz, w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Mój Rynek Tłuszczu, w sprawie programu współpracy gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wdrożonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności burmistrza w wolontariacie na rok 2019, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz, obszar pozamiejski dla części miejscowości Kostoliska, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz, obszar pozamiejski dla części miejscowości Jasienica, droga Jasienica-Wielki. Punkt 7. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu za 2018 rok. Punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. I punkt 11. Zamknięcie obrad. Są pytania do porządku obrad. Proszę Pan Sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić dwa projekty uchwał nowe. Pierwszy w sprawie nadania nazwy ulicy w Tłuszczu. Projekt dotyczy ulicy Wypoczynkowej. Rozmawialiśmy o tym na komisjach. Jest to ulica pomiędzy ulicą Nową a Słowiczą. Nazwa jest nadana na wniosek mieszkańców, właścicieli w zasadzie nieruchomości. Drugi projekt uchwały dotyczy w sprawie nadania ulicy nazwy ulicy w Jasienicy. Ulica Mieszka I. Ulica w obrębie ulic Rzecznej i Laskowej. Również nazwa nadana na wniosek właścicieli gruntów zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. Także proszę o odpowiedź. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem burmistrza sekretarza gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek został przyjęty. A więc wprowadzamy dodatkowo punkt I. To będzie w sprawie nadania nazwy ulicy Tłuszczu i punkt J. Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy Jasienicy. Informuję, że nas tam 15 radnych na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, a nie wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. Przystępujemy do drugiego punktu drugiego porządku obrad dzisiejszej sesji. To jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 punkt 3 statutu gminy Tłuszcz niniejszym przedkładam Radzie Miejskiej Tłuszczu sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od dnia 12 września do dnia 6 listopada bieżącego roku. Przez cały miesiąc wrzesień uczestniczyłem codziennie w zebraniach sołeckich, a także osiedlowych. Podczas tych zebrań dokonywano przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok przyszły. 16 września odbyły się dożynki powiatowo-gminne, który rozpoczął przemarsz chorobowy dożynkowego przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dębnej. Chorobów składał się z władz powiatu wołomińskiego, gminy Tłuszcz, starostów dożynnych, klubu seniora, uśmiechu jesieni, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz delegacji z wieńcami, którzy przyjechali do nas z całego powiatu. W intencji rolników została odprawiona msza święta przez księdza dziekana
Dariusza Skwarskiego przy oprawie muzycznej chóru miejskiego Cantate Deo. Dożynki są świetną okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonych dla rolnictwa nadawanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku odznakę odebrał pan Józef Kusia. Wyróżnione zostały również największe i najbardziej produkcyjne gospodarstwa rolne i tym samym ich gospodarze. Pan Grzegorz Kniołek z Mokrej Wsi, pan Piotr Stegień z Szymanówka oraz pan Zbigniew Brzozowski z Kozłów. Z okazji jubileuszu 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kłuszańskiej prezes Marcin Ołdak odebrał medal Roma Zofia dla towarzystwa. Oprócz niego taki medal otrzymały panie Mieczysława Kaska, Apolonia Sasin i Anna Jaworska, które przez lata czynnie i aktywnie brały udział w pracach towarzystwa. Podczas części artystycznej zaprezentowały się zespół wokalny kół gospodyń wiejskich. Zostały również wręczone nagrody w licznych konkursach. W tym roku zaszczytne miano najaktywniejszego sołtysa i najaktywniejszego sołectwa przypadło równorzędnie sołectwom Jarzębia Łąka i Jasienica oraz ich sołtysom, podzieszonym Włodzimierzowi Romańskiemu i Sebastianowi Białkowi. Wręczono nagrody w konkursie na najładniejszy ogródek przydomowy na terenie gminy Tłuszcz. Na zakończenie uroczystości na scenie się pojawił Janusz Laskowski. Po jego koncercie, który zgromadził tłumy publiczności, ta publiczność została rozbawiona do łez przez kabaret Mucherowy Beret. Ostatnim występem tego wieczoru był występ zespołu Bobby. Głównymi organizatorami tegorocznych dożynek był powiat wołomiński, gmina Tłuszcz, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. We współorganizację włączyły mi się Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Fundacja Akomodacja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie AWO, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Honorowym patronem dożynki objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Stusiak. 20 września spotkałem się z profesorem Zbigniewem Hajdychem z Politechniki Warszawskiej, który zajmuje się od wielu lat zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą inżynierią środowiska w sprawie prac zmierzających do stworzenia koncepcji funkcjonowania przyszłej oczyszczalni ścieków dla gminy Tłuszcz w nowej lokalizacji pod roboczym tytułem Wariantowa koncepcja rozwiązania oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Tłuszcz przy uwzględnieniu dynamiki rozwoju systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy. 22 września na Stadionie Miejskim w Tłuszczu odbyły się 7 powiatowe zawody sikawek strażackich. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach sprawnościowo-bojowe oraz wierność epoce. Do rywalizacji przystąpiło 12 oddziałów z terenu powiatu wołomińskiego. Podczas uroczystości przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska wręczyła skarbnikowi zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Wołominie panu Tomaszowi Rzymijewskiemu medal pamiątkowy Roma Zofia za ponad prawie 50-letnią służbę społeczeństwu i straży. 23 września uczestniczyłem w 5 edycji Święta Miodu w Tłuszczu oraz koncercie muzyki organowej w wykonaniu znakomitych muzyków Jarosława Wróblewskiego organu i Izabeli Kirluk wokal. Na placu przed kościołem można było zakupić produkty pszczele i skosztować pysznego miodu podczas kiermaszu produktów pszczeli zorganizowanego specjalnie na tłuszczański Święto Miodu. 27 września wziął udział w kampanii społecznej Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny, zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. To jest prowadzona przez samorząd województwa mazowieckiego. W trakcie kampanii młodzież, oprócz otrzymania elementów odblaskowych dla siebie i najbliższej rodziny, zdobyła wiedzę na różne tematy związane z ruchem drogowym. Tego samego dnia wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Włodzimierzem Fedryszkiem uczestniczyłem w jubileuszu 44-lecia zespołu Uśmiech Jesieni. Wziąłem również udział w pasowaniu raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. Adolfa II w Tłuszczu. 2 października w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu gościliśmy grupę ukraińskich samorządowców oraz przedstawiciela Ministerstwa Polityki Socjalnej na Ukrainie, którzy zapoznali się z naszymi doświadczeniami w
tym funkcjonowaniem i organizacją opieki społecznej na szczeblu gminy. Delegacja z Ukrainy odwiedziła również Klub Integracji Społecznej, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą. 6 października otworzyłem turniej 100 meczy na stulecie odzyskania niepodległości. Tego dnia odbywały się rozgrywki z piłką halową. Tego samego dnia również uczestniczyłem w uroczystym odsłonięciu pierwszego w Polsce pomnika generała dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera Wiadowie. Uroczystość odsłonięcia pomnika Wiadowie uświetniła obecność żołnierzy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Nie zabrakło przedstawicieli Sejmu Rzeczypospolitej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, samorządowców z terenu powiatu wołomickiego, żołnierzy, przedstawicieli Stowarzyszeń Pocztów Sztandarowych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców gminy Jadłów powiatu wołomickiego. Na hali sportowej w Tłuszczu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze, wdrażanego przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym wziąłem udział. W trakcie spotkania zostały przekazane mieszkańcom informacje na temat zasad udzielenia dofinansowania oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku. 7 października otworzyłem Regionalny Festiwal Kodowania, który odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Festiwal ten został zorganizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i odbył się dzięki udziałowi w konkursie grantowym projektu Link do przyszłości. Tego samego dnia wysłuchałem koncertu patriotycznego w wykonaniu Zjednoczonych Chórów Powiatu Wołomickiego, który odbył się w Zielonce i został zorganizowany w ramach powiatowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jednym z chórów biorących udział w koncercie był chór miejski Luxmeral. 10 października uczestniczyłem w otwarciu zmodernizowanego budynku powiatowej Biblioteki Publicznej. Tego samego dnia wziąłem udział w inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tegoroczne rozpoczęcie było wyjątkowe, bowiem było połączone z uroczystym otwarciem klubu Senior Plus. Wartość inwestycji wynosi 130 800 zł, z czego ponad 104 tysiące stanowi dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Tłuszcz. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoli otoczyć opiekę osoby w wieku 60+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Klub Senior Plus to pierwsze miejsce dostosowane specjalnie do pobytu osób starszych. 11 października uczestniczyłem w uroczystości pasowania uczniów pierwszej klasy w Zespole Szkół w Kozłach. 12 października taka sama uroczystość odbyła się w Zespole Szkół im. Zawisława Żadek-Miąsa. Tego dnia również z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczyłem nagrody dla zasłużonych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z terenu gminy Tłuszcz. 13 października otworzyłem rozgrywki siatkówki w ramach turnieju 100 meczy na stulecie odzyskania niepodległości. Tego dnia uczestniczyłem również w gali z okazji 20-lecia samorządu województwa i powiatu na Mazowszu, której organizatorami byli marszałek województwa mazowieckiego oraz starosta wołomicki. Podczas uroczystości odbyły się prelekcje oraz wręczono oznaczenia i wyróżnienia. W tym samym dniu zastępca burmistrza Waldemar Banaszek na zaproszenie zarządu oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody wybranym dyrektorom i nauczycielom ze szkół powiatowych. 15 października podpisałem umowę z zarządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą budowa parku i wieś w Tłuszczu. Decyzją zarządu gmina Tłuszcz pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach RPO województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość wynosi blisko 6,5 miliona złotych, z czego poziom dofinansowania to 80%. Tego samego dnia wraz z prezesem Spółdzielni Socjalnej Pożytek pani Eweliną Zoską udałem się do Krakowa, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej gali konkursu Przedsiębiorstwa Społeczne Roku im. Jacka Kulana. Spółdzielnia socjalna założona przez Powiat Wołomiński i gminę Tłuszcz otrzymała nagrodę w kategorii Odkrycie Roku.
zastępca burmistrza Waldemar Gonaszek uczestniczył w głosowaniu klas pierwszych w zespole szkół imienia Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi. 17 października uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, podczas których wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, panu Waldemarowi Wojtyrze, wręczony został medal pamiątkowy dla Mazowia. Tego dnia została również otwarta wystawa okolicznościowa pod nazwą Reminiscencje oraz Sala Pszczelarska, odnowiona Sala Pszczelarska. 19 października uczestniczyłem w jubileuszu stulecia Szkoły Podstawowej im. Rzeczypospolitej Jana Żydowskiej w Skarbcach. 20 października otworzyłem Mistrzostwa Europy w filipińskich sztukach walki, którego organizatorem była Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA. 1 października odbyły się wybory samorządowe i w tym miejscu chciałem bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy podali się na wybory, wszystkim osobom, które brały czynny udział i wystartowały w tych wyborach. Osobom wybranym gratuluję wyników, tym osobom, które nie zostały wybrane, również gratuluję i dziękuję za ciężką pracę, za wysiłek, jaki włożyły w tą kampanię. 23 października zastępca burmistrza wziął udział w klasowaniu klas pierwszej szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. 25 października przekazałem sprzęt do jednostki ochrony, dla których został zakupiony przenośny zestaw oświetleniowy umożliwiający sprawny i bezpieczny sposób prowadzenia akcji w warunkach słabego lub braku oświetlenia naturalnego oraz detektor wielogazowy. Sprzęt zakupiony w ramach dotacji celowej przekazanej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, w kwocie blisko 60 tysięcy złotych, co stanowi 99% wartości zadania. W najbliższych dniach wyposażenie i urządzenia ratownictwa zostaną przekazane pozostałym jednostkom działającym na terenie gminy. 26 października w Bibliotece Publicznej w Puszczu odbyło się spotkanie z Grzegorzem Braunem, polskim reżyserem filmów dokumentalnych, scenarzystą, nauczycielem akademickim i publicystą. Opowiedział on o objawieniach w Wierzchwałdzie w kontekście stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Chciałem powiedzieć, jeszcze przybyło pani dyrektor Centrum Kultury Jolewkin Kurt i pana prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcina Budaka. Proszę państwa, przystępujemy do punktu trzeciego. To jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty i punkt czwarty to będzie analiza oświadczeń majątkowych pana burmistrza. Nie tylko. Ale przekazam się panu burmistrzowi. Rada Miejska w Puszczu. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi Puszczy. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miejskiej w Puszczy informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza Puszczy. Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązanych było łącznie 26 osób. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono drobne nieprawidłowości. Najczęściej popełniane błędy dotyczyły braku podania dokładnych danych w zakresie posiadania nieruchomości, w szczególności wartości, powierzchni, adresu i tytułu prawnego oraz otrzymywanych dochodów i stanu zadłużenia. Błędne wypełnienie oświadczeń majątkowych nie zostało potraktowane jako zatajenie prawne. Jednocześnie informuję, że wszystkie złożone oświadczenia majątkowe w jednym egzemplarzu zostały przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających.
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz. Uwagi i zalecenia wskazane przez Urząd Skarbowy zostaną przekazane pracownikom w celu wyeliminowania w przyszłości popełnianych błędów. Dziękuję. I w punkt 5 podobną informację przeczytam. Analizę świadczeń majątkowych dotyczących Rady Miejskiej w Tłuszczu. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miejskiej w Tłuszczu informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu. Radni powinni złożyć oświadczenia majątkowe w terminie do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na 2 miesiące przed końcem kadencji, to jest w terminie do dnia 16 września 2018 roku. Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązanych było 15 radnych. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, w ustawowych terminach. Przewodniczący Rady złożył oświadczenia majątkowe do wojewody mazowieckiego. Łącznie wpłynęło 28 oświadczeń majątkowych. Złożone oświadczenia majątkowe w jednym egzemplarzu zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Wołominie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono drobne błędy, które dotyczyły głównie zaciągania o zobowiązań finansowych, miejsca zamieszkania oraz osiąganych dochodów. Wszystkie uwagi i zalecenia wskazane przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie zostaną przekazane radnym w celu uniknięcia w przyszłości tego typu nieprawidłowości. Przystępujemy do punktu 6, to jest rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A to jest w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2018. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Proszę pan radny Wojciech Soczak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Na prośbę radnego Pacuszki zgłaszam wniosek odnośnie przeniesienia, to jest załącznik wydatków majątkowych, pozycja numer 134 z zadania doświetlenie oznakowania przejść dla pieszych przez ulicę Mazowiecką, Cypriana Kamila Narbida, Radzymińską w ramach bezpiecznej drogi do szkoły dzieci z osiedla Borki 3700 na doposażenie budynku OSP w Miące. To są środki do dyspozycji radnego, wyrażam zgodę. Czy skarbnik, są takie środki? Nie wiem, nie sprawdzałam. Trzeba to sprawdzić, panie skarbnik. Pani skarbnik, sprawdzaliśmy te środki, także była nawet uaktualniona kwota, to właśnie na to wyświetlenie. No dobrze, są jeszcze jakieś inne wnioski? Nie widzę, a więc kto z państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez radnego Mirosława Sobczaka do projektu uchwały budżetowej? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. 14 jest za. Dobrze, dziękuję bardzo. To był czas na składanie. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada. Myślę, że kolega miał czas na to, żeby złożyć wniosek, ewentualnie propozycję, czy przenosi, czy nie przenosi. A tu na sesji nie ma co się wiele podpisywać, bo następną razem takie rzeczy nie przechodzimy. Będziemy to omawiać troszkę inaczej. Na pewno nie będziecie się tutaj panowie w ten sposób poruszać, dlatego że my musimy parę rzeczy sprawdzić. To nie może być tak, że przenosimy i tak dalej. Jak przegłosujemy, jeśli tych środków nie ma w budżecie, to rada jest po prostu nie w porządku. Dlatego że rada powinna to sprawdzić, dopiero głosować. To jest panie radny, osobiście z panią skarbnicą, sprawę sprawdzaliście, była wyższa kwota i stanęła na 3700. Także... Szkoda, że pan nie poruszył na komisji budżetowej, ładu i porządku, rewizyjnej, oświaty. No szkoda, no dobra. A to panie radny, to jest z tych 7 tysięcy, które były, tak? Tak. Może ja się odniosę, tam nie sprawdzaliśmy tę kwotę, być może, że sprawdzaliśmy tę kwotę, często przychodzą radni, sprawdzają, ale ja nie pamiętam wszystkich kwot, prawda? Szkoda, panie radny, że przed sesją nie uzgodnił pan się z panią skarbnik. No, dobrze, wniosek został przegłosowany, właśnie. Jedziemy dalej. A więc głosujemy nad
uchwałą budżetową. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Pusz na rok 2018 z poprawką wniesioną przez radnego Mirosława Sobczaka? Kto z Państwa radnych za tym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały to jest w sprawie zmiany uchwały nr 24345/2017 Rady Miejskiej w Puszczu dnia 12 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Puszcz lata 2018-2033. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Ale kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 24345/2017 Rady Miejskiej w Puszczu dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Puszcz na lata 2018-2033 z poprawką naniesioną, zgłoszoną przez radnego Sobczaka do uchwały budżetowej na 2018. Dziękuję. Uchwała została przegłosowana. I następny projekt w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok. I tu proponuje się obniżyć z kwoty 54,36 zł za jedną tonę do kwoty 37,64 zł za jedną decytonę. Tak, stawka będzie podobna jak w poprzednich latach, tak? Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na celu podatku rolnego na 2019 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/124/07 Rady Miejskiej w Puszczu dnia 26 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Puszcz. Spotkała się komisja statutowa, omawialiśmy te punkty na komisji, mam nadzieję, że też było omawiane. Czy są pytania? Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 9/124/07 Rady Miejskiej w Puszczu z dnia 26 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Puszcz. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I projekt w sprawie przyjęcia regulaminu targowisko Mój Rynek Puszczu. W najbliższych dniach zostanie park termowy budowany. Targowisko. Chciałbym zgłosić jedną małą poprawkę, która wynikła tak naprawdę na komisji, która się odbyła przed chwilą, a mianowicie w regulaminie targowiska proponuje wykreślenie punktu 8 w paragrafie 10, w ustępie 1 paragrafu 10 dotyczy zakazu handlu zwierzętami, tym nie wiem, to się stało, że ten zapis się znalazł, tak, bo pracownik został, był proszony o to, żeby go wykreślić, no ale w konsekwencji, tak jak Państwo widzicie, ten zapis jest. Jak Państwo dobrze wiecie, staramy się o to, żeby uzyskać taką zgodę na handel. Wystąpiliśmy do sanepidu, w najbliższym czasie pewnie otrzymamy decyzję, więc jest prośba, żeby ten punkt 8 wykreślić. Dziękuję. Są jeszcze pytania dotyczące regulaminu? Ale przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Mój Rynek w Puszczu ze zmianą zgłoszoną przez sekretarza gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję.
uchwała w sprawie programu współpracy gminy Turz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Czy są pytania? Program jest dołączony. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie programu współpracy gminy Turz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019? Bez przeciw, kto się wstrzymał? Następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz, obszar pozamiejski dla części miejscowości Poskolica. Dla małej części Poskolic został zorganizowany plan przestrzennego zagospodarowania. No, omawialiśmy to już, z jakich powodów trzeba było zrobić ten plan. Dawno to doskonale zorientowana. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz, obszar pozamiejski dla części miejscowości Poskolica? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymać? Nie, uchwała jest przyjęta. I podobny projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz, obszar pozamiejski dla części miejscowości Jasienica, droga Jasienica Wielki. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz, obszar pozamiejski dla części miejscowości Jasienica, droga Jasienica Wielki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. I nowo wprowadzone projekty uchwał. Czyli pierwsza w sprawie nadania nazwy ulicy Tłuszczu. Mieszkańcy tej ulicy zaproponowali nazwę ulica Wypoczynkowa. To ulica równoległa do ulicy Wacława Sieroszowskiego, łącząca ze Słowiczą znowu. Czy są pytania? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy Tłuszczu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała przyjęta. I podobna uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Jasienicy. Tu mieszkańcy zaproponowali nazwę Mieszka Pierwszego. Są pytania do tego projektu? Nie widzę. Więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy Jasienicy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. I przechodzimy do punktu 7. To jest sprawozdania z pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej w Tłuszczu za rok 2018. Kolejno proszę, Komisja Budżetu i Inwestycji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Inwestycji za rok 2018. W roku 2018 Komisja do Spraw Budżetu pracowała w składzie przewodniczący Komisji Bogdan Wiśniewski, zastępca przewodniczącego Komisji Mirosław Sobczak, członek Komisji Włodzimierz Fryderyszek, członek Komisji Adam Wojtyla, członek Komisji Grażyna Kupa, członek Komisji Stanisław Kiela. Komisja do Spraw Budżetu i Inwestycji na swych posiedzeniach została przyjęta przez Radę Miejską na 24 sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 12 grudnia 2017 roku. Komisja uchwała opinię w wielu sprawach. Głównym tematem rocznego rozwoju na posiedzeniu rejestrali związanych z finansami. To jest realizacja dochodów i wydatków gminy. Omawiano planowanie i prowadzenie inwestycji. Komisja analizowała i rozpatrywała skierowane tematy finansowe, opinie, sprawozdania, wnioski i dyskusje. Na posiedzeniach omawiane były przygotowane projekty uchwał na sesję. Komisja składała wypracowane wnioski, które mają posłużyć we właściwym zarządzaniu środków publicznych i podejmowaniu skutecznych działań w przyszłości. Przeprowadziła także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz pierwsze półrocze 2018 roku.
Członkowie komisji analizowali wnioski do budżetu gminy Tłuszcz na 2019 rok. W roku 2018 komisja odbyła 28. Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2018 rok został w pełni realizowany, a członkowie aktywni z gminy uczestniczyli w tej pracach. Na każdym posiedzeniu stwierdzonego uchwały w posiedzeniach udział brał burmistrz, skarbnik, przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Gajcy, dyrektorzy, kierownicy wydziałów, pracownicy i wiele gości, którym dziękujemy za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję przewodniczącemu Komisji Budżetu i Inwestycji za sprawozdanie. I teraz proszę Komisję Rewizyjną, proszę pana przewodniczącego. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu pracowała, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 14/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w składzie Mirosław Sobczak przewodniczący, Urszula Pankowska zastępca przewodniczącego, Włodzimierz Feliks Malinowski członek, Robert Batuszka członek, Katarzyna Dorota Sadurska członek, Waldemar Zygmunt Sitek członek. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Miejską w Tłuszczu na 2018 rok. Komisja rewizyjna wydawała opinie w wielu sprawach, analizowała i rozpatrywała skierowane do niej dokumenty, opinie, sprawozdania, wnioski oraz liczne pisma. Na komisjach omawiane były przedłożone projekty uchwał na sesję. Komisja rewizyjna w ramach obowiązków statutowych opiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu, występując do Regionalnej Izby Rachunkowej Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Tłuszcza. Celem działań kontrolnych komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza i innych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. W roku 2018 komisja przeprowadziła następujące kontrole. Kontrola w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu w zakresie wydatków w 2017 roku, kontrola zasobów mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kontrola inwestycji w szkołach. Protokoły pokontrolne wraz z zaleceniami przekazane do wiadomości służbowego wykorzystania burmistrzowi i kierownikom kontrolowanych jednostek organizacyjnych gminy oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej. Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2018. W posiedzeniach komisji brali udział burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, dyrektorzy placówek, kierownicy wydziałów, pracownicy, sołtysi i mieszkańcy gminy. Byli w tym miejscu w imieniu własnym i komisji budżet, komisji rewizyjnej bardzo dziękuję za przybycie oraz wszelkie wnioski, uwagi i rady. W imieniu własnym i komisji chciałbym podziękować pani Klaudii Archicińskiej jako pracownikowi Biura Obsługi Rady i wszystkim pracownikom urzędu wspierającym komisję rewizyjną w jej pracach. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący za sprawozdanie i proszę teraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług. Dziękuję panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług za rok 2018. Komisja pracowała w składzie Adam Kisiel, przewodniczący, Zbigniew Pożarko, zastępca przewodniczącego i członkowie komisji pani Urszula Pankowska, pan Adam Wojtyra i pan radny Stanisław Kiewa. Komisja pracowała zgodnie z zakresem działań zatwierdzonym planem pracy. W 2018 roku spotkała się na 20 posiedzeniach, w tym również posiedzeniach wyjazdowych i uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu. Komisja prowadzi stałą współpracę z doradcą rolnym panią Mieczysławą Kasko. Ponadto komisja współpracuje z burmistrzem, pracownikami urzędu oraz innymi jednostkami i instytucjami. Komisja odbywała spotkania z zapraszanymi gośćmi, m.in. z panem Arturem Niewiadomskim, leśniczym, oraz panem Adrianem Kozero z leśnictwa Ostrówek, z panią Magdaleną Suchanek z Izby Rolniczej w Wołuminie, z panem Leszkiem Banaszkiem, prezesem spółki wodnej, z panią Violetto Kur, dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, jak również z panią Beatą Górecką, kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tłuszczu i panią Urszulą Kalinowską, głównym specjalistą do spraw projektów inwestycyjnych. Komisja włączała się w organizację dożynnych gminno-powiatowych, które odbyły się w Tłuszczu, a także typowała rolników i gospodarstwa do nagród i odznaczeń. Komisja organizowała również konkurs na najaktywniejsze sołectwo. Laureatami zostały sołectwa Jasienica oraz Jarzębia Łąka, a nagrodę odebrali sołtysi tych sołectw pan Sebastian Białek i pan Włodzimierz Romański. Ponadto komisja analizowała sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
zapoznawała się i wyliniowała korespondencję wpływającą na posiedzenia, a także formułowała opinie i wnioski w zakresie spraw zgłaszanych do komisji. Podczas posiedzeń zapoznano się również z wnioskami do budżetu gminy na rok 2019. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za pracę w kadencji 2014-2019 członkom komisji. Serdecznie dziękuję również wszystkim osobom, które współpracowały z Komisją Rolnictwa, Handlu i Usług w roku 2018 i w całej kadencji samorządowej w latach 2014-2018. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Teraz proszę Komisję Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska za rok 2018. Posiedzenia komisji odbywały się zgodnie z planem. W posiedzeniach uczestniczył burmistrz Tłuszcza bądź jego zastępca. W zależności od omawianych zagadnień na posiedzenia komisji zapraszane były osoby, które na co dzień realizowały swoje zadania. Komisja zwizytowała Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsce, Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jasiewicy, Zespół Szkół w Postolicach, Zespół Szkół im. Władysława Podkolińskiego w Mądrej Wsi, Zespół Szkół im. Księdza Jana Twardowskiego w Trykach oraz Zespół Szkół w Kozłach. Na posiedzeniach komisji omawiano wnioski wpływające do komisji, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Poddano bieżącej analizie wykonanie budżetu gminy w 2018 roku oraz rozpatrywano wnioski do budżetu na 2019 rok. W obecności głównego specjalisty do spraw infrastruktury drogowej zwracano uwagę na jakość dróg gminy, estetykę ich poboczy i meliorację rowów oraz oznaczenie ulic. Oznakowanie. Wraz z obecnym na posiedzeniach komisji zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu, komisarzem Wojciechem Hawałkiewiczem, omawiano sprawy związane z bezpieczeństwem na terenie miasta i gminy Tłuszcz oraz mające miejsce zaistniałe wypadki i wykroczenia. Komisja zapoznała się z informacją z przeprowadzonej kontroli umów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odbiorem nieczystości płynnej. Członkowie komisji dokonali oględzin jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Tłuszcz w celu analizy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podczas posiedzeń dokonano oceny bezpieczeństwa skrzyżowań na terenie miasta Tłuszcz. Komisja odbywała wyjazdowe posiedzenia w teren w sprawie likwidacji dzikich wysypisk śmieci, przygotowania placówek oświatowych pod względem porządku i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, sprawdzania stanu dróg oraz postępów prowadzonych w inwestycjach drogowych na terenie gminy. Na posiedzeniach omawiano tematy związane z ochroną środowiska oraz poruszano sprawę odławiania zwierząt na terenie gminy. Komisja zapoznała się pismami adresowanymi do burmistrza bądź przewodniczącego rady i w razie potrzeby wyrażała swoje opinie. W trakcie posiedzeń analizowano projekty uchwał przygotowanych na każdą sesję Rady Miejskiej. Komisja zorganizowała i przeprowadziła konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. Chciałbym podziękować wszystkim członkom Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska za aktywne uczestnictwo w jej pracy. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę teraz Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Tłuszczu została powołana uchwałą z dnia 27 listopada 2014 roku. W jej skład wchodzą Waldemar Zygmunt, przewodniczący, Katarzyna Dorotowska, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. Pan burmistrz Paweł Wyrzyczek, Tadeusz Groszek, pan Adam Fisik. Komisja pracowała zgodnie z obecnym działaniem określonych uchwałą rady oraz opracowanym i zatwierdzonym planem pracy. W tym czasie spotkała się na 20 posiedzeniach, w tym na 3 posiedzeniach wspólnych z innymi stawieniami. Wszystkie posiedzenia były rejestrowane i protokolowane. 4 posiedzenia komisji składały się z części wyjazdowej. Zwizytowano m.in. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Przedszkole Samorządowe Baśniowa Kraina w Tłuszczu oraz prywatne przedszkole ZUS w Tłuszczu,
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Puszczu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Puszczu, Zespół Szkolny Przedszkolny w Kowrach oraz Zespół Szkół w Mobysi. Z posiedzeń wyjazdowych sporządzone były notatki, które stanowią załączniki do protokołów. Sprawy podejmowane przez komisję obejmowały opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej, opiniowanie wniosków o budżet, opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych, opiniowanie i przedstawienie propozycji działań podejmowanych w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej i profilaktycznej, opiniowanie spraw bieżących, w tym przychodzących pism. Ponadto członkowie komisji wielokrotnie brali udział w szkoleniach, spotkaniach, uroczystościach i innych imprezach społecznościowych. Pełna dokumentacja z działalności komisji znajduje się w Biurze Usługi Rady. W Urzędzie Miejskim można również się z nią zapoznać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego tłuszcz.pl, gdzie zamieszczone są protokoły oraz relacje wideo z komisji. Na zakończenie pragnę podziękować członkom komisji za zdecydowanie na organu pracy w komisji. Dziękuję wszystkim pozostałym członkom Rady Miejskiej za dobrą współpracę. Bardzo dziękuję pracownikom obsługi biura Rady na czele z panią Klaudią za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń oraz za prowadzenie naszej dokumentacji. Dziękuję wszystkim gościom, którzy uczestniczyli w posiedzeniach komisji. Na zakończenie dziękuję kierownictwu urzędu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Puszczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję przewodniczącym za złożone sprawozdania. Przystępujemy do punktu 9. To są interpelacje, zapytania rady, odpowiedzi na interpelacje, zapytania rady. Są jakieś interpelacje? Proszę, radna Grażyna Kuba. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. Nie ukrywam, że widzę na sali rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy przybyli na naszą sesję. Myślę, że z wielką nadzieją. Dlatego jeszcze raz sygnalizuję o potrzebach, które rodzice zgłosili i o których rozmawialiśmy, szanowni państwo, krótko przed obecną sesją na wspólnym posiedzeniu kilku komisji, na którym byli w którym uczestniczyli praktycznie wszyscy radni obecnej rady i w znacznej większości radni kolejnej kadencji. Dlatego mówimy, że znamy państwa problemy i dyskutowaliśmy nad podniesieniem stawki za dowozy. Mam nadzieję, że w kolejnym punkcie obrad państwo dopełnicie jeszcze te informacje, które złożyliście w piśmie kierowanym i do przewodniczącego i do rady i do burmistrza Puszcza. I mam nadzieję, szanowni państwo radni, że będziecie radnymi w kolejnej kadencji, że ten problem szybko i skutecznie zostanie przez państwa załatwiony. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze interpelacje? Proszę państwa. Jest jeszcze. A pan Stanisław, tak, proszę. Proszę pan Stanisław Tyla. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, dobiega końca moja kadencja. Chcę podziękować szanownej radzie, panią protokolantką rady, pani Mieci Kaski, panu burmistrzowi, pani skarbnik oraz panu Krukowskiemu. To są podziękowania. A teraz chciałbym złożyć życzenia swojemu następcy, który przejął po mnie kadencję. To dziękuję. Dziękuję panie radny. Nie widzę więcej interpelacji, a więc proszę państwa, tak się złożyło, że mamy dzisiaj 30. okrągłą sesję Rady Miejskiej. Ta okrągła sesja jest ostatecznie ostatnią w pracach Rady 7. kadencji w latach 2014-2018. Ja również chciałem serdeczne podziękowania złożyć całej Radzie za naszą 4-letnią współpracę. Podjęliśmy ponad 400 uchwał. Nie zawsze się zgadzaliśmy co do treści, ale znaleźliśmy konsensus i myślę, że uchwały podjęte wpłynęły korzystnie na środowisko naszej gminy. Przy okazji chciałem również pogratulować tym radnym, którzy wygrali we swoich okręgach wyborczych wybory. Chciałem podziękować również tym radnym, którym się nie powiodło lub tym, którzy zrezygnowali z kandydowania. Myślę, że nasze kontakty się utrzymają, nie zakończą się na dzisiejszej sesji. Proszę państwa, no w tym momencie chciałem również podziękować panu burmistrzowi
za współpracę i przy okazji, panie burmistrzu, gratuluję zwycięstwa w wyborach. Życzę pani pracy w następnej kadencji. W tym miejscu chciałem pogratulować również współkandydatce, koleżance radnej, która nie musi się wstydzić swojego wyniku, jaki osiągnęła. Podziękuję również wiceburmistrzowi, podziękuję panu sekretarzowi, pani skarbnik, obsłudze prawnej, pracownikom urzędu, koleżankom, mogę tak powiedzieć, z biura obsługi rady, które poświęcały najwięcej czasu dla nas. Także dziękuję państwu. A jeszcze dziękuję, mamy przecież radnych powiatowych. Dziękuję pani Magdzie Suchenek, Mariuszowi Dębińskiemu, Robertowi Szytykowi, Tomaszowi Czarnogórskiemu za współpracę, za wysłuchiwanie tutaj tych interpelacji radnych i mieszkańców. Nie odmawiali odpowiadać na pytania, aczkolwiek nie mieli takiej konieczności. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, a sołtysom dziękuję serdecznie i też gratuluję udanych wyborów, bo niedługo będą wybory do sołectw. No proszę państwa, to jest tak. Razem z burmistrzem chciałbym wręczyć pamiątkowe podziękowania. A, bardzo proszę. Szanowni państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za te kwiaty, ale dziękuję również za te 4 lata, które efekty tej naszej wspólnej pracy widać na terenie miasta i na terenie gminy Tłuszcz. I bardzo wszystkim państwu za to dziękuję. Państwa uwagi były nieocenione, często wpływały na to, że projekty uchwał, które były przedstawiane tutaj przeze mnie, przez moich pracowników, były jeszcze lepsze dla naszych mieszkańców. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą 4-letnią współpracę. No i te osoby, które nie zdecydowały się kandydować bądź przegrały, no, życzę w dalszym życiu zawodowym, życzę samych sukcesów. Na samorządzie też się życie nie kończy i myślę, że dalej spotykając się gdzieś na ulicy czy na jakichś uroczystościach gminnych będziemy w stanie ze sobą porozmawiać. Ja z chęcią wysłucham państwa jakichś uwag odnośnie mojej pracy bądź moich pracowników. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mówiło się tutaj. Szanowna Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Jak policzyłem, minęło 11 lat, jak pracowałem wspólnie z państwem, z większością z państwa dla gminy Tłuszcz. Przyszedł się czas pożegnać, stąd się żegnam. Przyszedłem dzisiaj podziękować za te 11 lat współpracy. W następnej kadencji Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu będzie reprezentował gminy Tłuszcz Robert Szydlik, więc to proszę od tego czasu wysłuchiwać jego numer telefonu. Natomiast jeżeli będę mógł coś pomóc, to również służę państwu swoją pomocą. Na najbliższe 5 lat jest co robić w naszej gminie. Myślę, że powiat mam wiele jeszcze tutaj do zrealizowania. Jest kilka rzeczy już zamkniętych, ale jeszcze jest kilka do zrealizowania. Jest kilka dokumentacji, które się w tej chwili finalizują i w następnych latach będą na terenie naszej gminy realizowane. Warszawska Przemysłowa, ulica Postolicka Krzęsne i wiele, wiele, wiele innych. Więc tematów wspólnych dla działania Rady Gminy, Rady Powiatu będzie jeszcze wiele. Więc jeszcze raz państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. A więc przechodzimy do wręczania. Proszę.
Zapraszamy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Włodzimierza Pawła Tybryszka. Proszę pana Adama Wysyle. Mieszkańcom Jasienicy. Oni tak pracowali, żebym ja wygrał i za to im serdecznie dziękuję. Ale 10 lat, nie zdjęcie.
Zobaczymy, jak będzie wyglądał za 5 lat. Też się mam. Teraz poproszę pana zastępcę burmistrza, pana Waldemara Banaszka. To teraz proszę panią skarbnik, panią Halinę Kozak. Która miała trochę pracy przez te 4 lata przy tych zmianach w budżecie. Uważanych na sesji. Ale żeby dobrze się nie stało. Tak. Pan Tomasz Jusiński, sekretarz. Pan burmistrz Paweł Bednarczyk. Zaproszę do siebie panią radną powiatową Magdalenę Surchen. Radnych powiatowych przygotowaliśmy takie podziękowanie za zaangażowanie, współpracę, skuteczne działania, które przyczyniły się do rozwoju gminy Tłuszcz w kadencji 2014-2018. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobre wnioski do budżetu. Już złożyliśmy wnioski do budżetu, ale myślę, że coś dorzucimy jeszcze. Zapraszam Janusza Tomasza Czarnogórskiego. Nie wiem, czy nieobecnemu panu Robertowi Ślipowi pan Tomasz przekaże, czy osobiście. Myślę, że osobiście, tak? Proszę państwa, teraz mamy podziękowania dla pracowników Biura Obsługi Rady. No, taka kadencja była, że troszeczkę tych pracowników obsługiwało nas, ale wszystko odbywało się sprawnie. Sesje przebiegały bardzo dobrze, także podziękowania wielkie się należy. A więc podziękowania dla Bożeny Brzozowskiej. Szkoda, że tak krótko pracowała w tej naszej usłudze, ale dobrze, bardzo sprawnie jeszcze. Tak. Ciekawe, kto ostatnia osoba jest. Ta osoba też obsługiwała Radę Miejską, czyli Aleksandra Borowa. Proszę państwa, ja mam jeszcze takie delikatne niespodzianki. Zaprosiłbym do siebie radnego o najdłuższej kadencji, o najdłuższym czasie pracy na rzecz gminy Tłuszcz, pana Adama Wojtyle. Medal pamiątkowy taki.
Stanisława Sieroszewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i to, że pana wyciężnie wraz na rzecz proszę Państwa, ma dyplom, który tak naprawdę już ponad rok czeka na wręczenie na uroczystej sesji z okazji stulecia powstania gminy Tłuszcz. Pan sołtys Jadwinina Zdzisław Nowak nie mógł być obecny ze względu na chorobę żony. I dzisiaj chciałbym wręczyć ten dyplom pamiątkowy, takie podziękowanie od marszałka województwa mazowieckiego z tej okazji, a także ten pamiątkowy medal Wacława Sieroszewskiego. Pan Zdzisław Nowak jest najdłużej urzędującym sołtysem na terenie naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję. Powitanie i gratulacje dla nowych radnych będą na pierwszej sesji następnej kadencji, a teraz przystępujemy do 8, 9, 10 przepraszam, zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. To są zapytania? Nie widzę. A są, proszę. Panie Burmistrzu, to co teraz powiem, to jest głos mieszkańca Gminy Wiejskiej. Wielokrotnie mi zwracali uwagę, choć wiem, że już była zrobiona dokumentacja fotograficzna. Stan leki w tej chwili jest po ulewa, po deszczu. To również te pory widzą. Bardzo bym prosił, żeby pan burmistrz pilotował to osobiście, żeby ten bubel przeszedł. Bo są naprawdę rozległe kałuże, sięgające niemalże do osi jezdni, tak jak przy tym zakładzie ślusarskim pana Łuki i tam dalej jest to samo. To mój czas jest zrobiony na głos mieszkańców o dopilnowaniu. I druga część mojego, nie wiem, to poproszę chodnika po tej południowej stronie, jest tak szeroki, że dobrze by było tam gdzieś znaczyć ścieżkę rowerową, bo na tej wąskiej jezdni, zwężonej jezdni, jeżdżą rowerzyści, a tam to szeroki chodnik, no, szybko się tam za tę ścieżkę. Dziękuję. Spotkał się z informacją odnośnie inwestycji i rozmawiał na te tematy dręczące mieszkańców. Ta inwestycja jeszcze nie jest zakończona. Te uwagi wszystkie zostały przekazane odnośnie ścieżki rowerowej. No, nie jesteśmy zarządcą, więc te uwagi też będą przekazane do Wydziału Drogownictwa. Dziękuję. Proszę. Pani Wiesława Kaska. Ja chciałam w imieniu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w imieniu własnym podziękować za miłą współpracę przez ostatnią tą kadencję Komisji do Spraw Rolnictwa, Handlu i Usług, Komisji Ładu i Porządku, z którymi praktycznie współpracowałam przez te 4 lata. Myślę, że z osobami, które wejdą do nowej rady, równie dobrze będzie da się współpracować, bo to bardzo ważne. Doradztwo rolnicze, a komisja rolnictwa, tak? Czyli te wszystkie sprawy dotyczące rolnictwa na terenie gminy Tłuszcz, żebyśmy wspólnie w jakiś sposób rozwiązywali. I będąc przy głosie, chciałabym Państwa zaprosić dziś na godzinę 17 do Społecznego Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej na otwarcie
wystawy rok 1918, odzyskanie niepodległości. Wystawa organizowana przez Ośrodek Karta wspólnie z nami, czyli z towarzystwem. Zapraszam serdecznie na godzinę 17. Dziękuję. Są jeszcze jakieś zapytania? Proszę, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, bo pani radna złożyła interpelację. Chciałam się zapytać, kiedy będzie wiadomo coś na temat naszej szkoły w Kozłach. Czy będą zwiększone środki, czy dowozy nie wzrosną o 10 groszy, czy 20 groszy, bo w innych przybocznych gminach to jest złoty 50, złoty 60. I kiedy będziemy w ogóle wiedzieli na temat rozbudowy tej szkoły? W ogóle jakieś pomocy dla tej szkoły, bo ta szkoła w ogóle nie ma ani sali gimnastycznej. Dostajecie Państwo subwencje z naszych dzieci, a tak naprawdę do tej szkoły te nic pieniądze nie nic nie, tu nie trafiają do tej szkoły. Plac zabaw jest sprzed 15 lat przewożony z innych szkół. Grafik na sobie. Winda jest tylko do parteru. Później dzieci odwracają, fruwają i do nie wiem. Więc ja mam po prostu takie zapytanie, kiedy Państwo po prostu jakąś propozycję złożycie i będzie można po prostu wziąć i jakiś większy budżet wziąć, żeby ta szkoła ruszyła i żeby naprawdę wyglądała jak szkoła z oddziałami integracyjnymi. Bo każda szkoła naukowo, nie wiem, Jasienica bardzo piękna szkoła dostała, nie wiem, chyba 2 miliony, o ile się nie mylę, piękne szkoły. A szkoła, która tak naprawdę powinna być dumą dla Państwa, to jest po prostu kurącza. Nie oszukujmy się. Może mi rodzice pismo, do tej pory nie mamy odpowiedzi i czekamy po prostu, żeby w końcu coś się ruszyło w tej sprawie. Ja mogę bardzo na zdjęcia zrobiłem, jak tutaj dzieci się uczą na korytarzach niepełnosprawne z nauczycielami. Nie ma sal, nie ma miejsc, nie ma nic. Albo w sali 2 na 2. 2 albo na 2. Po prostu są jak szczury w klatkach dzieci. No, w innych gminach dzieci mają ładne szkoły, tutaj nie gdzie, ma nic. Gdzie mamy gabinet pedagoga, psychologa? Nic tam nic nie ma. Ja odpowiem tak po kolei na to pytanie, bo ciężko jest tak w jednym zdaniu. Po pierwsze tak, nad projektem budżetu będziemy pracowali z nową radą i on będzie uchwalony do końca bieżącego roku, więc Państwo na pewno do końca roku będziecie wiedzieli, jaka będzie wysokość ryczałtu za zadowożenie dzieci do szkoły. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to będzie wysokość, bo to nie będzie do końca ode mnie zależało. Jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły, to spotykałem się z rodzicami też nie Państwem, ale innymi rodzicami, wyjaśniałem, na czym rzecz polega. Z jednej strony tej działki na dzień dzisiejszy nie możemy kupić. To było wyjaśniane na zebraniu sołeckim ze względu na zajęcie komornicze, a ona nie została jeszcze wystawiona do licytacji. Druga działka za szkołą posiada dwie księgi wieczyste i jest złożona sprawa do sądu w Łominie i czekamy na wyrok w tej sprawie. Tam był podpisany akt notarialny z poprzednimi właścicielami, którzy niektórzy no, okazali się nieuczciwi i to było, jeżeli dobrze pamiętam, albo końcówka lat 80., albo początek 90. Dwa razy zbili tą samą nieruchomość i są założone dwie księgi wieczyste. I my dzisiaj próbujemy to prostować. Dopiero wtedy, gdy będziemy mieli gdzie rozbudować tę szkołę, będziemy mogli myśleć o tym, żeby tę szkołę rozbudowywać. I trzecia uwaga, która w mojej ocenie jest daleko niesprawiedliwa i krzywdząca tutaj i zarówno dla mnie, jak i dla całego samorządu gminy Tłuszcz, to jest to, że Państwa subwencje, to znaczy subwencja, która jest przekazywana do szkoły w Kozłach na dzieci niepełnosprawne, że ona jest przyjadana przez inne szkoły. Jest to nieprawda. Do każdej szkoły na terenie gminy Tłuszcz z budżetu gminy Tłuszcz są przekazywane dodatkowe środki. Ja na zebraniu sołeckim w Kozłach też byłem w ten sposób zaatakowany właśnie, że te pieniądze są rozdysponowane w innych szkołach, nie w tej szkole. Mam przygotowane, jeżeli Pani jest zainteresowana, zaraz po sesji Pani pokaże wyliczenia, ile dokładamy do szkoły w Kozłach, bo mam to przygotowane.
wtedy z panem radnym Bożarką wyjaśnialiśmy to sobie. Więc ja jestem przygotowany na to i bardzo bym prosił takich nieprawdziwych stwierdzeń i nie upubliczniać, bo one są krzywdzące po prostu. Tak po prostu nie jest. Dokładamy do każdej placówki oświatowej na terenie gminy Tłuszcz. Jeżeli pójdziemy do Tłuszcza, do szkoły, w jednej szkole brakuje stołówki, brakuje pomieszczenia żeby spożywać posiłki. W szkole w Tłuszczu zajęcia trwają na 3 zmiany do 17.20 i to najmłodsze dzieci. No nie zawsze tak było, bo już był taki okres czasu, że przed reformą, żeby zajęcia i każda szkoła ma potrzeby. Przed chwilą zakończyliśmy rozbudowę szkoły w Strykach, gdzie dzieci nawet nie miały gdzie się przebrać. Cały czas to oświatę nie dostaniemy. Więc bardzo bym prosił, jeżeli ma pani oczywiście czas, po sesji zostać sekundkę, wyjaśnię pani, ile dokładamy konkretnie na tą szkołę, bo jestem akurat w tej kwestii przygotowany. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze przepraszam, ja się jeszcze odniosę do tego ryczałtu, bo ten temat był poruszany, jak tutaj koleżanka radna mówiła na spotkaniu przedsesyjnym. Jest zgoda wszystkich radnych na podniesienie tego ryczałtu. Myślę, że będzie podniesiony, po 10 radnych z obecnej rady będzie w następnej kadencji, tylko musimy to... Ale nam ciężko wie pani w tej chwili powiedzieć, bo jest konstruowany budżet, musimy też zaciągnąć opinii prawnej. Na pewno będzie podniesiona, padały różne propozycje, ale w tej chwili nie mogę powiedzieć, jak to będzie stało. Co? Nie. Ale to przestańcie. Na pewno będzie podniesiona stawka za dużo. Już jest podniesiona, ale być może nie dojrzewała jeszcze, ale kiedyś się proszę zamiast. A dobrze, dobrze. Proszę pan radny Bożarko. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, ja w nawiązaniu do tego tematu. Jak szkoła w Kozłach jest finansowana, to bez wchodzenia w szczegóły można bardzo prosto sprawdzić. Można, w szkole w Kozłach jest 220 dzieci i jaki stan jest szkoły, każdy kto tam na teren wejdzie to widzi. Szkoła w Mokrej Wsi ma około 150 dzieci i też po wejściu na teren szkoły doskonale widać, jak szkoła jest doposażona. Bo i przykładowo podali tylko jedną szkołę. Znowu, żeby nie wchodzić w szczegóły, gmina dokłada około 9 milionów do szkolnictwa, jest około 3 tysięcy dzieci, to średnio wychodzi tak około 3 tysięcy na dziecko. 220 razy 3 tysiące to jest 660 tysięcy, gdyby patrzeć tak statystycznie, jeżeli chodzi o dopłacanie do szkół. Natomiast szkoła w Kozłach jest jedną z niewielu szkół, która zajmuje się oświatą dzieci z orzeczeniami. I choćby z tego powodu tam jest potrzebna dla tej szkoły specjalna troska. Wiele razy na ten temat mówiłem, niestety ten temat nie znajdował, że tak powiem, zrozumienia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, ja tutaj oprę pana radnego. Z jedną szkołą sąsiaduję, z tą szkołą w Okresi, wiemy jak to wygląda, a do drugiej szkoły pozwoliło moje dziecko. Szkoła w Okresi wyposażona w każdej jednej sali tablica multimedialna rzutnik. Natomiast w szkole w Kozłach jest na całą szkołę jedna tablica multimedialna. Nie wiem, gdzie się cieszy. Proszę pan czy pracuje jeszcze równarze na terenie gminy? Nie mam. Bo mówię, że radia i gminy nie ma nie bardzo. Kiedy zostanie to, który ma takiego wynagrodzenia? Dziękuję. Są jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję państwu. Zamykam 30. sesję. Ostatnią kadencję.